tym odcinku przeniesiemy się do schronu wybudowanego na zlecenie Stefana Starzyńskiego, czyli ówczesnego prezydenta Warszawy w latach 1934-39. Początkowo miał być on schronieniem dla władz, lecz już po wojnie, w czasach PRL, służył jako archiwum. W roku 2018 odkryto w nim archiwalne projekty architektoniczne z lat 1930-72. Znalazły się tam również szkice kilku stołecznych neonów, takich jak Delikatesy, Wawel czy Kino Mazowsze. A skoro jesteśmy przy temacie światła, to w tym odcinku spróbuję je uruchomić właśnie w tym miejscu. Także zapraszam! Jak dzisiaj wróciłem, to mam tylko godzinę, żeby sobie... Ale patrząc na to, że tutaj już stoją butelki... Ale w ogóle zobacz na to korytko. Tutaj sobie ono szło gdzieś na górę, pewnie do tego budynku, co kiedyś tutaj był. A jest tak ucięte po prostu na chamo. No. No generalnie prosto. Tu jest nawet piec taki ten... węglowy jakiś. Postawię ten prąd nasz na razie gdzieś tutaj i zamienię tą latarkę na lampę. Trzymasz? Ale patrz, w ogóle to całkiem spore jest. W ogóle tutaj jak czytałem, to on miał chyba ze 130 metrów kwadratowych. Przekrodu pasowało takie, nie wiem, 13 na 10 powierzchni. I widać właśnie tutaj tą blachę, jak jest tam falisto. No. Jestem ciekaw, czy to światło odpalał. Wyglądają w sumie dobrze, więc powinny działać. Ała, trzeba uważać na głowę. Tak, wiesz co, też się tak zastanawiam, po co to ktoś zrobił. Może ktoś sprawdzał ten, jak w jakim stanie jest ten strop, czy coś. O kurka, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No, to wytworzyło własny ekosystem. Tylko nie wiem, po co tutaj są balony. Chyba, że to ktoś chciał zrobić sztuczne grzyby. Myślę, że nie. Spodziewam się, że może ktoś jakąś imprezę robił rodzinną. Urodziny w schronie? I tu... Myślę, że koniec będzie tutaj wyjście. No, myślę, że to będzie drugie wyjście, tak, to co jest zabetonowane. Okay. Chociaż nie do końca zabetonowane. Drzwi są już tak zablokowane, że nie ma szans. Tak. I tu jest ten, jest widać światło. No tu pewnie było takie typowe wyjście ewakuacyjne, wiesz? Na tym wyglądu bardziej cywilizowany niż drugie. No. No tak, to normalne przez grzybek. No, trzeba uważać. Cała głowa? Chyba cała, ale boląca. Malutkie pomieszczonko wręcz, zamknięte drzwi, ale okazuje się, że do nich jest wejście i po prostu wychodzą z tej strony. No i jest rozdzielnica, już taka widać bardziej współczesna, ale bez licznika. Wcześniej sprawdzałem, jak tu byłem, czy w ogóle jest napięcie na tych kablach, nie ma. To jest bezpiecznie. To jest łazienka. Te drzwi też po prostu... No, jest łazienka tutaj. Nie wiem, po co ta dziura. Ciekawe. No, wychodzi, że jest jakby pod schody. Ciekawe, z którego to jest roku. Nie ma roku. W takim razie... Myślę, że zabawę trzeba sobie zacząć. Dobra, zaczniemy od wyłączania wszystkiego wręcz. Chyba tak jest na zero.
Jezus, nie w tę stronę, w tę stronę. To wyłączone. To też. No i przede wszystkim wentylator to nie byłaby dobra rzecz, którą by się miała włączyć. Co, czekaj, to się może udać. Dobra. Ile przewodów, jakie ładne, żółciutkie. Czyli patrząc tutaj, tak, tutaj nam przychodziło zasilanie tutaj akurat z licznika, który uciekł. Szło sobie to dalej, tymi czerwonymi, aż do. Czyli patrząc tak, mogłem tego w ogóle nie ściągać, tylko zwyczajnie użyć tych przewodów, widzicie? Tu jest nasz neutralny i te trzy, które były jako fazowe, to są te. Okej. Zrobimy tak. Skoro wiemy, że to są te, to ja to po prostu złożę z powrotem. Mamy naszą skrzyneczkę w miarę kompletną. I z koloro sprawdziliśmy, zdejmując po prostu obudowę, że te trzy przewody to były tutaj nasze trzyfazowe, tu jest neutralne. Tamte sprawdzam, są bez napięcia, więc jesteśmy względnie bezpieczni. Oczywiście to wszystko jest naprawdę w wodzie i trzeba mega uważać, więc tych, którzy próbują mnie naśladować, naprawdę zastanówcie się dwa razy, co właśnie robicie. W takim razie, żeby sobie ułatwić sytuację, spróbujemy. O! To jest magnes, nawet nie wiedziałem. Znaczy chyba nigdy z niego nie skorzystałem. Najgorsze jest to, że to jest mega zaśniedziała. Jest ten kabel, chyba czwórka. Też jakby nie ułatwia. Dobra. Udało się. Podejrzewam, że kontakt nie będzie dobry ze względu na jak bardzo to jest zaśniedziała. Ale próbujemy. Mamy 80%. Podaje zasilanie, więc teraz no, te elementy są się pod napięciem. Jest pod napięciem. Tego nie dotykam. I uwaga. Dobra, idę tam w takim razie. Mam nadzieję, że nic tam nam nie wywali. Gdzie się zaświeca? To zgasił, wiesz, bo to coś na mnie, ten nie... O kurczę. Właśnie, bo to by się przeciążą, wiesz? Tylko czym to się gasi? Idę tam się świeci, patrz. A w tej sali. Kurczę. Właśnie przywróciliśmy zasilanie w schronie Stanisława Starzyńskiego. Ciekawe, ile lat nie działało. No działa. Udało się po raz kolejny. Schron już od paru dobrych lat w sumie jest nieużywany. I też od... W 2014 w ogóle był plan, żeby go zrewitalizować. No i jakby był zrobiony koncept, wizualizacja. No i widać stan, jaki jest. Projekt upadł. Ale... Wszystko jeszcze się trzyma. Dobra, dawaj, idziemy dalej. Ja w ogóle to zgaszę, to światło. Patrz. O kurczę. Ale jak jest światło, to od razu jest tak przyjemniej, co nie? Tak po prostu tak jakby... Tak, jak w domu, dokładnie. Jeżeli macie światło w domu, to wtedy tutaj jest jak w domu. No, chyba, że nie macie, ale... Jezu. Ile wody. Tak, ja. I w ogóle jak mówiłem o tej rewitalizacji, to na tej wizualizacji było tak, że jakby porobili dziury w tym stropie, że wiesz, że normalnie to było już bardziej otwarte. Nie wiem, może nie takie muzeum, tylko po prostu były jakieś mapy na ścianach, jakieś inne tam przypisy, po prostu taki fragment parku typowy. Ciekawe właśnie, czy finalnie to dalej będzie takie zamknięte, czy jednak ktoś coś z tym zrobi. No. No. O, ale zawsze taki schron, to fajnie byłoby mieć, no. Chociaż tutaj sporo pieniędzy trzeba byłoby włożyć z tego względu, że chociaż nie ma w ogóle wejścia, więc wymagałoby wybudowania jakiegoś chociaż zejścia do środka. No, z osuszeniem to prawda. Jak teraz widać, to można sobie spokojnie ręce umyć w tej wodzie, która tu jest. Zobaczmy, czy w innych jeszcze tych salach działa. A tutaj gasimy w takim razie. Teraz
Inne pytanie, jak włączyć oświetlenie tutaj na tym? Bo ty zobacz, tyle... Tylko tak, to na pewno nie włącza. To włącza tutaj. Najgorsze będzie, jak ktoś wyciął po prostu to. Czekaj, a to? Cholera. Patrzmy, jak to idzie. Może to jest tak. Kurczę, blady, no. Akurat wiesz co, tej lampy nie włączyłem, bo ktoś urwał kabel. Kawałek instalacji elektrycznej został już zerwany przez złomiarzy. A ten kawałek był dosyć ważny, ponieważ pozwoliłby zasilić oświetlenie korytarzy. W takim razie to już jest wszystko, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz komentowania. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, czy może też napiszcie w komentarzu, dlaczego Wam się ten film nie podoba. Szczęśliwego nowego roku, do zobaczenia, cześć!